czytaliście trochę książek o psychopatach. Ja czytałem kilka. Psychopaci są to ludzie niereformowalni, nieuleczalni, pozbawieni wszelkich uczuć, takich wyższych, którymi dysponujemy my. Coś tu chciałem wam przeczytać. Tylko jeden fragment. Jestem w lesie. Taką mam wigilię, moi drodzy. Przyszedłem tutaj nad jezioro, na skraj lasu, żeby porozmawiać z tą najwyższą istotą i poprosić ją o jakieś wskazówki dla nas. I nie chciałbym być absolutnie zbyt pesymistycznym. Chcę wam tylko przeczytać jeden fragment. Z człowieka z 1875 roku, który napisał tak w swoim arcydziele The Way We Live Now, że wszyscy politycy są, cytuję, fałszywi od stóp do głów i powinni zostać obici szpicrutą. Psychopaci i bestie, którzy popełnili morderstwa, gniją za kratami. Natomiast socjopaci w eleganckich garniturach, którzy ograbili społeczeństwo i wyrządzili niemożliwe do oszacowania szkody, siedzą na pokładach pięknych jachtów, kupują nieruchomości w różnych częściach świata, opowiadają ze śmiechem o swoich sukcesach i ekscesach. Nie potrafią tylko wypowiedzieć słowa przepraszam. Nawet nie wiedzą, jak się je pisze. Tak więc wygląda na to, że już 150 lat temu wiedziano, że tak zwane elity władzy to niebezpieczni dla społeczeństwa socjopaci. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Może jedynie to, że obecni psychopaci na szczytach władzy posiadają wszelkie niezbędne technologie i są w stanie zrobić wielką krzywdę ludziom na całym świecie. Myślę, że my wszyscy rozumiemy już doskonale, że obecnie przeprowadzana globalna akcja plandemiczna jest właśnie dziełem psychopatów i nie powinniśmy o tym zapominać nawet na chwilę w przyszłym 2022 roku. Moi drodzy, dosyć tych czarnych myśli. Teraz spójrzmy z optymizmem w przyszłość. Pora na życzenia i podziękowania. Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że czas przyspieszył. Rok za rokiem ucieka jak z bicza trzasu. Dzień za dniem płyną w ekspresowym tempie. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście ze mną już tak długo. Niektórzy z was od kilku lat przecież. Dziękuję tym wszystkim, którzy od niedawna zaglądacie na nasz wyjątkowy kanał. Wszystkim wam, poszukiwaczom niebiańskich przygód, życzę, aby was prowadziła ręka należąca do najwyższej mocy zarządzającej tym wszechświatem. Życzę wam, abyście w przyszłym roku byli otoczeni mądrymi ludźmi. Niech nowy rok będzie korzystny dla was pod względem prywatnym i zawodowym, a przede wszystkim duchowym, bo obecna wojna, która się toczy, jest wojną duchową przecież. Życzę wam wielu okazji do uśmiechu i radości. Niech na co dzień, nie od święta, gęba będzie zawsze uśmiechnięta. Niech też zdrowie tęgie będzie i kasiory niech przybędzie. Niechaj łaski płyną z nieba tyle, ile będzie trzeba. Życzę wam wiary, która może przenosić góry. Życzę wam nadziei, która nigdy nie zgaśnie.
Życzę miłości, która jest światłem życia. Niech ten wielki Ojciec, którego macie w sercu, prowadzi was i waszych bliskich szczęśliwie przez ciemne doliny i pułapki w tym życiu i w następnym, gdy już wszyscy opuścimy nasze obecne ciała. Ja, Jacuś, życzę wam i sobie, abyśmy wrócili do naszego niebiańskiego domu jak najszybciej. Do świata zupełnie nowych możliwości, nowych zdolności, do świata mądrości, którego jeszcze ani ludzkie oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało jeszcze pojąć. Dziękuję wam, moi kochani, i pozdrawiam ciepło. Niech zima szybko minie i niech zacznie pachnieć wiosną. Bądźcie zdrowi na ciele i duszy. Wszystkiego najlepszego.